No cześć, to znowu my. Tym razem szybki wypad na grzyby do lasu. Co prawda jest połowa sierpnia, ale już chodzą pogłoski, że pojawiają się grzyby i to w dużych ilościach. Dlatego wpadliśmy sprawdzić, obadać nasze miejscówki. Co tam znalazłaś? Grzyby! Dawaj. Zielony tu jest. W środku zielone jakieś. Dziwne. Ja nie będę jeść. Dawaj, dasz radę. O, mama grzyba znalazła. To już będzie trzeci grzybek, także zaczyna się coś pojawiać. No dobra, chodźcie się przejdziemy tym wąwozem kawałek. Dobra, niestety nie tym razem. Ale tu już czeka na nas kolejny. Kolejny? Dobry, dobry. I tam na górce następna. Czekaj, ja wejdę po nie. Tamtego już nie bierz, bo tamten jest zjedzony. Pomóż. Dobra, skoczyłam jakoś na drugi. Dobra, super grzyby znaleźliśmy. To będziemy mieli na obiad, tak? No i sprawa wygląda tak, że najlepiej chodzić tymi ścieżkami, gdzie nikomu nie chciało się wejść, czyli doliny, wąwozy. Jakieś krzaki. No Nadia, i tu pod krzaczkiem jest grzybek. Zobacz, z drugiej strony, za tobą. Jeszcze, o tu. No. I dawaj, wycinaj grzybka. Nie tą stroną noża. I kolejny grzybek. Jeden obok drugiego. Dobry. Dawaj, jeszcze tamtego schowaj do siatki. No co, wracamy do wąwozu? Tak. Dawaj Nadia na dół. Przejdź tam na dół. Przejdź dokładnie w tym. Tam na górę, przy tym mchu. No czekaj, ja też idę zobaczę, czy... O, mam jakiegoś malutkiego tłuszcza, tak? Pokaż. Nie, to jest taki, wiesz... To szlaczek. Niejadalny. To szlaczek. Dobra, polankę sprawdziliśmy, wracamy do wąwozu. O, i wpadłaś w dziurę. Ale masz, Nadia, ścianę wspinaczkową, nie? Ale ten niejadalny jest. Ten ma blaszkę pod spodem. I kolejny grzybek znaleziony przez Nadię. Żółto ten. Ale maluszek. Żółto pomarańczowo jest. To żółto iglaste.
Żółto iglasty. Mhm. Nową nazwę wymyśliłaś w tym momencie. Nie, żółto iglasty. O, ale niedobry. Niedobry? Muchomor? A pamiętasz, jak byłaś mała, jak nazywałaś muchomory? Muchory. Muchory? No, mówiłaś... Znalazłam. Mówiłaś, że muchory. Muchomorki. O, tam też są. A kto mówił, że nie przejdę? A nikt nie mówił, że nie przejdziesz? Znowu jestem. Nie, bo teraz się... No, tu przy tym drzewku i w naszą stronę. Tak. No, od nie, naszej strony. Nie, pniu urwanym. Pniu, no. Tylko z naszej strony. No jest. No, dawaj go. Urwij go, ja już mu urwę. Tutaj nóżkę. Tu jest pajęczyna. Co, ty się pajęczyny boisz? Pokaż tu z daleka, jaki ładny grzybek masz. Super. I wracaj do nas. To jest muchomor. Nie muchomor, zajączek. A tata znalazł kolejnego. Gdzie? A nie, to nie jadalny. A ja tak znalazłam, a to też nie jadalny. Idę do ciebie. I kolejny grzybek, patrzcie, jaki ładny. Co jak co, ale małopolskie lasy są mega wymagające. W kamerze tak tego nie widać, patrzcie, góry przełęcza. Cały czas w górę, w dół. A Nadia daje radę, nie? Nadia biega i ma siłę. Co Nadia, znowu pod górkę, nie? Ale warto, bo już dużo grzybów mamy. A jest dopiero połowa sierpnia. Gdzie? Widać sarnę? Nogi widać? O, patrz, idzie, idzie, poruszy się. Widziałeś? Pobiegła tam. Tak, no. No, jakiś sarenka albo coś. Jak wilk wygląda z daleka. Chociaż no, właśnie na wilka jakiegoś to wygląda. Dobra, idziemy tu pod górę. I kolejny grzybek dla nas. Brawo. No faktycznie, to takie niskie było, jakby jakiś wilk był. Tak się porusza jak pies. Znaczy wilk, lis. Pachnie. Grzybek. Tata grzybka zerwał. Dawaj tam. Spokojnie, jak nie jest wściekły, to nie przyjdzie. Podobno. A jak jest, to mamy problem. I Nadia kolejnego wycina. Bo znalazłam pierwsza. Bierz go. Ile? Z pół kilo? Z pół kilo to na spokojnie mamy, nie? Także jak na połowę sierpnia, małopolskie lasy dają dużo grzybów. No i dziewczyny mają kolejne. Jest tak dużo grzybów, że nie nadążam uruchamiać kamery. Tata, ja znalazłam dwa grzyby. Ty znalazłaś teraz dwa? Ja. Myślę, że ja. No to szukaj dalej. Świeżo rozkopane przed chwilą coś tu było. No tam była. Możliwe, że to ten, którego spotkaliśmy tam. Małego? Coś w stylu, coś małego w stylu kunolisa. No co? Zeptałeś grzyba. Tamten był niejadalny. Ale... Ja wszystko widzę. Nie widziałeś go. No jak nie? Nie widziałeś go. Thank you.
Jeszcze jeden grzybek. Nadia, wycinasz? Jak mama otworzy? Nie umie. Mama nie umie noża otwierać? Mama z Krakowa nie umie nożem się obsłużyć. No, to nie zna takiego noża. Którą tą? No. O, serduszko jest. Grzybek. Nadia, zrywasz grzybka? Ja tam jeszcze. Tu, żebyś nie zdeptała. Co Nadia, wracamy powoli do domu, nie? No i gorąco jest w lesie. Gorąco jest w lesie. Ile nazbieraliśmy grzybów? Pół kilo. O, pół kilo albo więcej. Także jak na połowę sierpnia, to jest bardzo dobrze. Pół kilo. Pół kilo, mówisz, na oko oceniłaś? Na dwa kilo. Na dwa kilo daje. Na dwa kilo daje. Grzyby za 20 zł. Napisać w komentarzu możecie, czy też lubicie taką formę aktywności, czy spędzacie tak czas z dziećmi. Nagrywam cię. My w połowie września jedziemy na tydzień albo dwa tygodnie na Podlasie. Typowo pod grzyby, kajaki. Także stamtąd będzie bardzo dużo materiału z lasu. Będą lasy, grzyby, rzeka Narew, Podlasie. Także jak lubicie content z lasu, możecie zostawić suba, zostać z nami na dłużej na kanale. W połowie września coś wrzucimy. A na dzisiaj to tyle. Nadia, pomachaj. Pożegnaj się. Co chcesz powiedzieć? Mów. Jak nazbieram dużo grzybów, to będą za darmo prawie. Będziesz rozdawała za darmo, jak... Za 2 kilo będzie 2 złote. No, to Nadia kilogram po złotówce sprzedaje. Po 2 złote. Możecie pisać w komentarzach oferty. A jak... A jeszcze ja nie nazbierałam, to 2 kilo kosztuje 20 złotych. Albo 30, nie, 20. Dobra, na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.